Rozpoczyna się realizacja 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok w Bielsku Białej. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. To kolejny fragment niemal 40-kilometrowej trasy S1 przechodzący do etapu realizacji. To bardzo ważny odcinek. Ważny z tego względu, że przede wszystkim jest on częścią korytarza transeuropejskiej sieci transportowej łączącego kraje basenu Morza Bałtyckiego z Europą Południową. Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice z południową granicą Polski i słowacką autostradą D3. Docelowo trasa ta będzie mieć długość 135 km. Wcześniej, bo 14 maja, podpisano umowę na odcinek Oświęcim-Dankowice oraz 10 lipca na wykonanie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. To spowoduje również mniejsze obciążenie na tej drodze tak zwanej starej jedynce, czyli drodze łączącej Bielsko-Białość z Katowicami, bo już niebawem mamy nadzieję, że cały ruch, ten główny tranzytowy, przeniesie się właśnie na ten odcinek drogi, odciążając ten trudny odcinek drogi prowadzący również przez Czechowice, Pszczynę, Tychy. Droga S1 była przez dziesiątki lat marzeniem, ale dotrzymujemy słowa, stwierdził minister Andrzej Adamczyk. Nie robiliśmy i nie robimy nic na pokaz. Realizujemy w rzeczywistości program budowy dróg krajowych. Droga ekspresowa S1 jest potrzebna. Wartość umowy to 586 milionów 700 tysięcy złotych. Inwestycja ma powstać do końca 2023 roku. Ekspresowa trasa odciąży istniejącą zakorkowaną drogę krajową pomiędzy Bielskiem a Katowicami.